Dziś na Zalewie Sokółce organizujemy zawody o Puchar Pani Burmistrz. W trzech kategoriach zawody się odbywają. W kategorii kadet dla najmłodszych do 12 lat, w kategorii junior do lat 16 i w kategorii senior. W kategorii tam dziecięcej, bo zawody oczywiście odbywają się na żywej rybie, no to są dozwolone wszystkie ryby do łowienia bez przestrzegania regulaminu amatorskiego połowu ryb. Zaś w kategorii senior, no to regulamin PZW obowiązuje. No, pan przyjechał właśnie z Bieszczad tutaj z wycieczką i jest jako gość, bierze udział w zawodach. Bardzo się cieszymy. Z Ustrzyk Dolnych bodajże ten pan. No to jest, to są zawody spławikowe. Łowimy na jedną wędkę. We wszystkich kategoriach są puchary, prawda? Za pierwsze, za drugie, za trzecie miejsce. Oraz bony do sklepu. Zawody organizuje pani burmistrz Ewa Kulikowska przy współudziale PZW Sokółka. Około 550 km, gdzieś to zajęło między 13 i 14 godzin jazdy, no z przystankami, odpoczynek, wiadomo, nie. Jest spory kawałeczek, no ale jest tutaj miło, także nie, ja na pewno nie żałuję, myślę, że pozostali też nie. Ale w ramach tutaj współpracy między miastami Ustrzyki Dolne, Sokółka, nie, dowiedziałem się, że są zawody wędkarskie, myślę, że przyjadę, dowiem się, czy będę mógł uczestniczyć. Miło zostałem przyjęty, nie, i w tej formie zabawy, ciekawostki, nie, poznania ludzi, wędkarzy, braci wędkarskich. Zdecydowałem się wziąć ze sobą wędki i uczestniczyć w tych zawodach, w tej imprezie, nie. Wędkarskie, bo jeszcze później będziemy uczestniczyli w pozostałych do niedzieli, nie, w ramach tej współpracy między Ustrzykami, nie. Notabene wiem, że pod koniec lipca będziemy mile gościli mieszkańców Sokółki w Ustrzykach Dolnych.